Cześć, Światoze. Minęły 2 tygodnie naszego hulajnoga challenge i mamy kilka wniosków. Po pierwsze, hulajnoga okazała się wygodnym i skutecznym środkiem transportu do pracy. Natomiast wydaje nam się, że sprawdzi się przede wszystkim na krótszych dystansach lub średnich. Tak powiedzmy mniej więcej do 6 km. Zauważyłyśmy też, że znacząco poprawiła się nasza kondycja i dojazd do pracy nie jest już dla nas takim wysiłkiem jak na początku. Hulajnoga wymaga pracy nóg, przez co wzmacnia się mięśnie dolnych partii ciała. Trzeba pamiętać o tym, żeby w trakcie jazdy hulajnogą zmieniać nogi i nauczyć się tego w miarę szybko. Dzięki temu nie będziemy obciążać naszych stawów ani kręgosłupa. Ze względu na konieczność utrzymania równowagi wzmacnia się też tłuk i mięśnie brzucha. Jazda na hulajnodze odchudza. Godzina jazdy to od 400 do 500 kalorii w zależności od intensywności wysiłku. Poza tym hulajnoga sprawdza się w jeździe po mieście. Jedyną przeszkodą są na przykład wysokie krawężniki oraz kiepski bruk. A czy Wy wybralibyście hulajnogę jako alternatywny środek transportu do pracy?